Jeżeli chodzi o katastrofę smoleńską, która poruszyła naprawdę cały naród, myślę, że naprawdę cały, że potem oczywiście część tych ludzi zrezygnowała z wyjaśniania prawdy albo poszła za tym, co rząd mówił od razu na początku, że to była sprawa pilotów. Rząd absolutnie się nie sprawdził. Rząd do tej pory się nie sprawdza. Dlatego, że wysłanie w tej chwili już właściwie po półtora roku dopiero, żeby sprawdzali wrak, którego właściwie nie ma, nie istnieje samolotu. Co mogą tam ci specjaliści i prokuratorzy sprawdzać? Co mogą teraz zobaczyć? Jest tyle nieścisłości, jest tyle niejasności, jest tyle nieprawdy, jest tyle zafałszowania, że wydaje mi się, że i najbliższym, i tym, którzy są po stronie PiS-u, ale i wszystkim Polakom należy się wyjaśnienie do końca prawdy.